Burg, 5 listopada 2021. Dziękuję Bogu za księdza Michała Woźnickiego, obrońcę mszy świętej na ulicy Wronieckiej w Poznaniu, w byłym klasztorze dominikanek z 1282 roku. Jest to rok, kiedy jest pierwsza wzmianka o farze we Wieluniu. We Wieluniu, który został zniszczony, bombardowany już 1 września w 1939 roku. Z Wielunia również pochodził ksiądz Romuald, który za zapowiedzenie Polska zmartwychwstanie na Jasnej Górze 21 marca został zamordowany planowo w KZ Dachau 23 kwietnia 1942 roku. Kto szuka prawdy, szuka Boga. Jest tutaj Częstochowa, środa, 10 listopada 1943 roku. Wydawnictwo i redakcja Częstochowa Adolfa Hitlera, Aleja. Odłamki zraniły księdza kardynała Augusta Hlonda. Tokio, 9 listopada. Wiadomość o bombardowaniu Watykanu wywołała w Japonii olbrzymie oburzenie. Kraków, 9 listopada. Niesłychana napaść lotnisków alianckich na siedzibę Ojca Świętego odbiła się głośnym echem wśród katolików całego świata. Bomby, które spadły na teren, podlegały suwerennej władzy papieża. W czasie bombardowania Watykanu również uległ wypadkowi najwyższy dostojnik Kościoła katolickiego w Polsce, kardynał Hlond. Społeczeństwo polskie przyjęło tą wiadomość z najgłębszym smutkiem i największym oburzeniem. Radiostacja rzymska podała, że kardynał Hlond został poważnie zraniony odłamkiem bomby alianckiej. Ksiądz kardynał Hlond przebywa obecnie w Stolicy Apostolskiej, był jednym wśród Polaków, członkiem Świętego Kolegium Kardynalskiego. W tej chwili liczy sobie 62 lata. Ksiądz kardynał Hlond należy do zgromadzenia Salezjanów. W roku 1927 roku jako August Hlond nominacją papieską został włączony do Kolegium Kardynalskiego. Proszę. Apel Führera do sumienia narodów europejskich. Teraz są czasy, kiedy ulice Hitlera są teraz ulicami, place Hitlera są teraz placami świętego Jana Pawła II, którego w Dachau 9 sierpnia w 2020 roku uczyniono świętym roku koronawirusa. Monachium. Apel Führera do sumienia narodów europejskich. Monachium, 9 listopada. Z okazji tradycyjnego dnia partii Führer wygłosił przemówienie. Mowa Führera przerywana wielokrotnie, spontanicznie oklaskami. Proszę bardzo. Punkt kulminacyjny mowy Hitlera były wywołane na temat odpowiedzialności wszystkich Europejczyków, w szczególności zaś narodu niemieckiego, jako największego narodu europejskiego w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa koncentrującego się nieustannie na przestrzeni 2000 lat na stepach wschodu. Słowa Führera były przepełnione głęboką wiarę w misję europejską. Bardzo ciekawe. Wydanie 10 listopada 43 rok. Dzień, kiedy w Hamburgu zglutynowano trzech kapłanów katolickich i pastora, żeby ich krew spłynęła razem. Mówił o nim, o nich, o tej męczeństwie skazanych w klasztorze w Libece, w klasztorze, który powstał w 1229 roku na karę śmierci. Mówił o nich obecny papież
Papież Franciszek 12 października w 1986 roku w Hamburgu, w kościele świętego Józefa, gdzie zaczął już tańczyć z rabinem Edgarem Gluckiem. Kto szuka prawdy, szuka Boga. Do księdza Michała Boźnika.